Witam serdecznie, Tomasz Godlewski. Proszę Państwa, jeszcze niedawno widzieliśmy w Elemie pracownika, który mówił, że odnośnie śmieci wszystko gra, wszystko jest cacy. Tak? To dlaczego my, mieszkańcy, podatnicy bezpośredni, pośredni i tak dalej, mamy to wszystko utrzymywać? Jest bardzo duża dziura, jeśli chodzi o finanse. Za chwileczkę zadzwonię do jednego z radnych i poproszę, żeby głosował na nie. Czas najwyższy, żebyśmy zaczęli jako mieszkańcy reagować. I tyle. Proszę Państwa, zadzwonię sobie do pana radnego Jacka Kubiaka. Zobaczymy, co on na to, czy jest zaskoczony. Dzień dobry, Tomasz Godlewski z tej strony. Pan Jacek Kubiak, radny miasta Konin? Kłaniam się pięknie, tak, panie Tomasz? Proszę pana, mam pytanko. Przed chwilą na BIP-ie konińskim przeczytałem, że będzie uchwała, która będzie poddana pod głosowanie, odnośnie podwyżki cen za śmieci. To jest bardzo duża podwyżka, 30% i 60% zasegregowane i niesegregowane. Bądźmy szczerzy, czy ja mogę pana prosić, żeby pan głosował na nie i żeby pan powiedział, ja teraz to nagrywam. Informuję, że nagrywam. Co pan na ten temat myśli i jak pan będzie głosował? Panie redaktorze, chciałbym tylko panu powiedzieć, akurat w komputerze przeglądam wszystkie te materiały, które otrzymałem dzisiaj, łącznie z tym, że wniesiono dodatkowe dwa punkty i właśnie są tam te sprawy śmieciowe. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony tym, bo nie było mowy w ogóle na temat podwyżek i śmieci. I powiem wprost. Jestem radnym klubu PiS, a zarazem radnym Solidarnej Polski. Jak się zachowa klub, trudno jest mi powiedzieć. Moje jako radnego Jacka Kubiaka będzie na nie. Ja będę głosował przeciwko tej podwyżce. Jakie to jest możliwe, że my mieszkańcy mamy utrzymywać po prostu tą całą instytucję? To jest, moim zdaniem prywatnym jest to skandaliczne. Tak duża dziura, taki deficyt, no czytając uzasadnienie, sorry, ale to nie tak powinno być, żebyśmy pokrywali po prostu koszty utrzymania spółki i tak dalej. No, cały system jest chyba troszeczkę nie bardzo. Nie wiem, co na to też oczywiście gminy, ale ja jestem tutaj bardzo niemile zaskoczony. Ja bardzo proszę, żeby porozmawiać w klubie i głosować na nie. Myślę, że w jakichś 80% mieszkańców no tutaj będą mieli podobne zdanie na ten temat. To jest moim zdaniem, panie radny, skandaliczne. Może pan przekazać po prostu na posiedzeniu Rady Miasta, że nie życzymy sobie, a też mieszkańców zapraszam, żeby przyszli na to posiedzenie Rady Miasta. Kiedy będzie? Którego dnia? 27. Panie redaktorze, ja tylko panu po prostu powiem jedną taką rzecz. Tak jak pan jest zaskoczony, ja również jestem zaskoczony, tym bardziej, że miałem kilka telefonów, kilka osób, które chciały ze mną rozmawiać na temat po prostu MZGOK w Koninie. I ponieważ tam jest jakiś problem wewnętrzny w tej firmy, a tu wrzutkę się robi z podwyżką cen. Czegoś tu nie rozumiem. Powiem szczerze, że muszę zaczerpnąć jeszcze więcej po prostu w tym temacie języka, żeby móc panu odpowiedzieć szerzej, jak to wygląda. No mam nadzieję taką. Ja będę już kończył. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Przepraszam, że tak późno dzwonię, ale przed chwilą dzięki akcji Konin zauważyłem, że taki jest problem. Też jestem bardzo zaskoczony. Za chwileczkę będę publikował nagranie. Czas najwyższy, żeby mieszkańcy zareagowali i przyszli po prostu tłumnie na to posiedzenie Rady Miasta i wyrazili swoją opinię, ponieważ mają prawo zabrać głos. Dziękuję panu bardzo. Panie redaktorze, zawsze do usług godzina nie ma granic. Dziękuję panu bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Proszę państwa, to jest bardzo trudna sytuacja. Niestety, ale to my mamy pokryć te wszystkie kwestie finansowe. Ja rozumiem, że jest bardzo duża dziura, deficyt i tak dalej, ale szczerze, ja sobie nie wyobrażam, żeby w prywatnej spółce tak to funkcjonowało. I nie rozumiem tego po prostu i uważam, że to jest kwestia problemu monopolu. Ta uchwała śmieciowa z 2013 roku, jak i cała ustawa, nie wiem, czy wiecie o tym, ale to nie jest
z konstytucją bardzo po drodze. No zobaczymy, czy będziemy tutaj się uśmiechać do tego na posiedzeniu Rady Miasta. Ja obiecuję, że będę robił retransmisję posiedzenia Rady Miasta, ponieważ wtedy będę zajęty. Prawdopodobnie mnie nie będzie, ale zapraszam wszystkich mieszkańców, żebyście przyszli, żebyście zareagowali. Tutaj na kanale 62-510 będzie retransmisja z komentarzami oczywiście. Może jeszcze z niespodziankami pewnymi, ale bardzo proszę, żebyście zaczęli reagować, ponieważ 30% i 60% podwyżki to jest po prostu skandal. A niedawno mieliście podwyżkę ogrzewania, wody i tak dalej. I nie ma końca po prostu. Dziękuję bardzo i dobranoc. Tomasz Godlewski.